A my już jesteśmy tutaj, bardzo proszę, w parku, który można nazwać Laskiem Brzozowym. Bardzo proszę, witam wszystkich w nowym roku, 2 stycznia 2022 roku, czyli mamy tutaj 4 dwójki. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, samych wspaniałości, serdeczności, cudowności i chciałbym podzielić się Państwu dobrą radą. Pamiętajcie, zdrowie i miłość jest najważniejsze. Bo jak ma się zdrowie i ma się miłość, to pieniądze też można zarobić. A bez pieniędzy człowiek nie da rady, jak nie będzie zaradny. Wszystko można samemu wypracować. Więc żyjcie w zgodzie, w pokoju. Nie szkódźcie nikomu. Bądźcie mili, sympatyczni. Pamiętajcie, wszystko zależy od Was. Jak Wy będziecie dobrze funkcjonować, to nikt Wam nie będzie do pomocy potrzebny. Tylko musicie dobrze funkcjonować, być bardzo dobrymi ludźmi przede wszystkim. Bardzo miłymi, sympatycznymi i całe życie od Was należy. To Wy jesteście kowalem swojego losu. Dlatego życzę Wam samych wspaniałości, samych cudowności, samych najlepszych momentów w życiu, bo w życiu są piękne tylko chwile. I tego Wam wszystkim serdecznie życzę i życie w zgodzie i w pokoju. Tak jak to powiedział kiedyś papież Franciszek podczas pasterki 24 grudnia o godzinie 12:33. Wszystkiego dobrego, serdeczności, same wspaniałości dla Was. Pamiętajcie, papież Franciszek się nie myli. On się nigdy nie myli. Wszystkiego dobrego Wam życzę.